Po raz kolejny w Koninie Magda Gessler. Pierwszym razem przyjechała rewolucjonizować czarny domek. Teraz to bar de jour i właśnie w bar de jour się spotykamy. Domyślam się, że Magda Gessler nie zdradzi, jaki jest efekt rewolucji. To będziemy musieli zobaczyć w telewizji, ale może uda się coś od pani Magdy wyciągnąć. Nastrój chyba dobry. Nastrój dobry. No i można powiedzieć, że moim zadaniem chyba będzie jednak w Polsce otworzenie szkoły kuchni, szczególnie dla młodych kobiet, które bardzo często nie wiedzą, co z sobą zrobić. Nie zawsze trzeba być influencerką albo robić paznokcie. Natomiast tu wielkim zaskoczeniem jest to, chociaż szczerze powiem, moja intuicja mi mówiła, że tak się może zdarzyć, że zrealizowała tą rewolucję i jak gdyby przystąpiła do działania cała grupa dziewcząt, które były kelnerkami, zamieniły się w kucharki. I powiem szczerze, że może nie należy więcej mówić, ale było to zaskakujące, wzruszające, pełne emocji. Jak to się skończyło, czy dobrze, czy źle, to jest mniej ważne. Ważne jest to, że one mają swoją pasję, w to wierzą. No i to chyba... I to trzeba chyba ciągnąć dalej, że ludzie, którzy nie mają jakiegoś celu w życiu i tak dalej, mogą ten cel znaleźć z dnia na dzień, jeżeli się w coś naprawdę zaangażują, coś kochają, coś lubią, muszą zacząć wierzyć w siebie, że to jest możliwe. To i nie jest możliwe, że marzenia się spełniają. A czy będzie pani teraz częściej Konin i region koniński odwiedzała po tej wizycie? Czy wydaje mi się, że to wasza jest praca w tym, żebyście jako gazeta ogłosili, że ja szukam restauracji, którą chciałabym pomóc. I że nie należy się mnie bać, bo jak widać tutaj nikt nie płacze, tylko w powietrzu raczej jest zupełnie inna atmosfera. I naprawdę to jest mega pomocne. Finansowo te restauracje, szczególnie w tym sezonie po rewolucjach, osiągają nieprawdopodobne kwoty i sukcesy. A przeżycie ze mną nie jest takie tragiczne. I pamiętajcie, że odcinek Kuchennych Rewolucji to jest jednak 4 dni w ciągu 1 godziny. Więc wasze emocje zebrane z 4 dni w 1 godzinę byłyby bardzo podobne do moich. Nie byłyby wcale ostrzejsze. To nie mogę nie zapytać, jaki będzie ten sezon Kuchennych Rewolucji? On będzie bardzo zaskakujący, jest mnóstwo młodych ludzi i miejsc praktycznie niemożliwych do wyprowadzenia na prostą. Miejsc najtrudniejszych jak dotąd, to nie są jakieś imponujące, duże restauracje. To są restauracje, które praktycznie nie mają szans, a które bardzo często wychodzą naprawdę z ogromnym sukcesem na wodę, pływają tak, że mają ogromne obroty, dużą satysfakcję i duże sukcesy i to się utrzymuje. Dlatego, że nie da się ukryć, że ja również jestem doradcą wtedy już, kiedy wyjdę z takiej rewolucji. Bardzo często tym ludziom, którzy widzą, że mają dobrą wolę, że mają taką fajną, dobrą duszę, należy tym ludziom podać dalej rękę i dalej im pomagać już po rewolucji. Zawsze odpowiadam na telefony i pomagam i albo wysyłam ludzi, którzy im mogą pomóc w różnych dziedzinach, i w prawnych, i w medycznych, i w kulinarnych, i we wnętrzarskich. Po prostu jestem przyjacielem do końca. Co pani zdaniem tak najbardziej ciekawi widzów w Kuchennych Rewolucjach? Afera i rzucanie pewnie garnkami afera, i talerzami. Ale też mi się wydaje, że w jakiś sposób bajka, czyli też chcą wierzyć w cuda, a tych cudów w jakiś sposób ja dokonuję, tak? Że z niczego albo z czegoś, co nie wskazuje na to, że będzie miało sukces, raptem jest wielki boom i okazuje się, że jest znakomitym miejscem, które ludzie kochają. Tym przykładem jest Złota Świnka, która jest maleńka, tym przykładem jest Dzikowisko, tym przykładem jest Jedzniebecz. To nie są duże miejsca, to są miejsca domowe. Tym przykładem w Białymstoku jest Angelino Pasta e Vino, który był 3-stolikowym miejscem. W tej chwili pani w Białymstoku ma najlepszą włoską restaurację. Zmieniła miejscówkę. Daje genialnie jeść. Jest numerem jednym z najlepszych włoskich restauracji w Polsce. Także to jest nieprawdopodobne. Teraz idą Ragazzi di Mangiare jako pierwszy lokal, najmniejszy prawie w Warszawie. Zobaczycie, jaki będzie efekt. Dwóch chłopców, którzy się wzięli za robienie pizzy, nie będą we Włoszech. Co z tego wynikło? Już w przyszły czwartek będzie wiadomo.
Ale ta konińska rewolucja, mówiła Pani, że jest jedną z ciekawszych, więc na pewno warto to zobaczyć. Tak, będzie bardzo ciekawe. Także będzie jedną z rewolucji bardziej emocjonujących. Naprawdę ja mało nie dostałam zawału. Mówiliśmy o kuchennych rewolucjach, ale też w jesiennej ramówce telewizji TVN, także Masterchef też po zmianach. To też, domyślam się, będzie kolejna bomba. Myślę, że będzie prawdziwym Masterchefem, dlatego że nie mówię, że tamten nie był prawdziwy, ale nie da się ukryć, że ten jest bardzo profesjonalny. Mamy do czynienia jednak z szefem kuchni, który ma 2 gwiazdki Michelina i mamy do czynienia z bardzo dobrym flow, który jest między mną a nim. Kochamy ten sam świat, znamy się od lat, to widać i to jest Masterchef robiony bez show, czyli tu i teraz próbujemy dania w momencie, kiedy się kończy, je gotować. Nie ma czasu na to, żeby je upiększać. Nic się nie dzieje poza kamerą. Wszystko się dzieje na stole, tu i teraz. I to jest genialne, bo jest bardzo emocjonalne, jest inaczej nagrywane trochę. Jest nagrywane bardziej na żywo, czyli nasze komentarze są pokazywane. Nic tu nie jest wymyte, nic tu nie jest ułożone. Po prostu jest takie, jak jest. A Przemek jest bardzo autentyczny. To jest chłopak, który przyszedł z niedużej wioski i zrobił potęgę z polskiej kuchni. I naprawdę to widać, że mamy do czynienia wreszcie z takim Masterchefem, jak jest w Australii, z prawdziwym Masterchefem. Masterchefem, gdzie trzej i Michelle i ja i Przemek, my gotujemy codziennie. I gotujemy, no ja gotuję w każdej kuchennej rewolucji, a to jest prawie 3 razy w miesiącu duża kolacja, czyli jakby robienie restauracji od nowa. Oprócz tego gotuję w swojej restauracji, Michelle ma swoją restaurację, a Przemek ma 2 restauracje, ja mam też więcej niż jedną. Także to wszystko jest prawdziwe. Dziękuję bardzo. Było u niego w samochodzie? Tak. Także to w ogóle jest zaskakujące, prawdziwe i niecodzienne, że naprawdę widać też nasze kłótnie, nasze niezgodności. No będziecie mieli do reality show, nie show, tylko reality. To tam nie ma miejsca na dużo montażu, to idzie na żywce. A czy to można jakoś podzielić, co Pani woli nagrywać, czy Masterchefa, czy Kuchenne Rewolucje? No w tej chwili powiedziałabym, że oba formaty są fascynujące, że nie da się ukryć, że Kuchenne Rewolucje są moje, bardzo moje, bo nikt na świecie tyle lat. Chyba wygram Księgę Guinnessa, dlatego że rekord Guinnessa, będę miała rekord Guinnessa, jeśli chodzi o nagrywanie Kuchennych Rewolucji, bo w żadnym kraju one nie trwają 15 lat. Bo nie wiem, Niemczech skończyły się po 3 latach, dlatego że wszyscy się nauczyli czystości. Bo nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale wiem, że chyba będą nagrywane już kolejne odcinki, no, kolejnego właśnie sezonu. Już w środę. Jedziemy pod Świdnicę. Także już zaczyna się nowy sezon i ja się bardzo cieszę, bo to jest naprawdę moja pasja. I naprawdę pasją jest moją pomaganie ludziom, nie psucie im życia, a budowanie im życia na nowo. I to, co też Pani mówiła, to chyba ważne jest dla tych wszystkich restauracji, które Pani rewolucjonizuje, że te osoby mają telefon do Magdy Gessler i mogą, no może tak, nie o każdej porze mają, dnia i nocy, ale mogą dzwonić mogą. I rozumiem, że wykorzystują to. Tak, ale nie przesadzają, naprawdę mają ogromny szacunek. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest to, że między sobą są pewnego rodzaju społecznością, która się łączy i się wymienia własnymi doświadczeniami, dostawcami. Wydaje mi się, że niewiele restauracji z tych, które są w Kuchennych Rewolucjach, ze sobą rywalizują. Oni wszyscy ze sobą po prostu trzymają. I bardzo, szczególnie te restauracje oczywiście, które wykorzystały tą rewolucję, które mają sukces. Te restauracje są ze sobą tak razem jak rodzina. No właśnie, to jest bardzo miłe. Powstała w sumie taka kuchenno-rewolucja. Ziemia Brańska, Złota Świnka, Malinówka, rodzina Gębalskich. Naprawdę Twoja Kolejka. To są wszystko restauracje, które bez przerwy, Gaumar Joss, wszyscy ze sobą razem po prostu. Jeszcze jest Kapitalna Wilniuk, jest też genialna restauracja, mówiłam, Dzikowisko. No, wszystkie te restauracje ze sobą cały czas współżyją i współpracują. No dzisiaj Pani przyjechała zobaczyć, czy rewolucja się udała w ramach programu, ale to może być tak, że Magda Gessler przyjeżdża tak znienacka, zaskakuje restauratorów. No mamy tutaj beach, prawda? Skansen Beach.
który okazał się bardzo przyjazny i bardzo wygodny na mieszkanie. Myślę, że te tereny będę odwiedzać. Ja lubię to miejsce. Dla mnie to też była ogromna gościnność i ogromne zaskoczenie, że takie miejsce w Polsce istnieje. I że w ogóle Polska się buduje smakiem i bardzo dobrymi hotelami. I życzę, żebyśmy poszli w tym kierunku dalej, bo mamy ogromną szansę. W zasadzie ani Niemcy, ani nawet Czechy nie mają takiej kuchni, nie mówię o Austrii, Austria jest ciekawa kulinarnie, tak ciekawej kuchni jak ma Polska. To jest naprawdę sięgnięcie jakby do przeszłości, do naszej tradycji, ale w tak genialny sposób, że nareszcie możemy zjeść genialnie. Dziękuję bardzo za rozmowę.